serdecznych przywitań i powitań. Pani rzecznik, dziękuję bardzo Państwu redaktorom za te odwiedziny na placu budowy. Chcemy zaawansować mieszkańcom miasta informacje o realizowanych przez nas inwestycjach w obszarze drogownictwa. Dziś ze szczególnym uwzględnieniem dróg pieszych i rowerowych, stąd obecność akurat na tym placu budowy. Ale wprowadzając, chciałbym podkreślić, że ta kadencja jest rekordową w historii samorządu naszego miasta, jeżeli chodzi o wysokość nakładów inwestycyjnych. Dość porównać, że w okresie poprzedniej kadencji czteroletnim wykonano w mieście inwestycje na kwotę nieznacznie przekraczającą 70 milionów złotych. W równym okresie czasu, mijających za chwilę 4 latach tej kadencji samorządu, gdy mam przyjemność i zaszczyt zarządzać naszym miastem, wysokość nakładów inwestycyjnych sięga już prawie 230 milionów złotych. I w tej imponującej kwocie ponad 105 milionów złotych to inwestycje w szeroko rozumianym pasie drogowym, w infrastrukturze komunikacyjnej naszego miasta. To przede wszystkim drogi, 16 kilometrów nowych dróg, to nowe ronda, 8 z 16 wszystkich istniejących, podwoiliśmy liczbę rond tych skrzyżowań o ruchu okrężnym w Białej Podlaskiej, to także 14 km chodników oraz prawie 20 km nowych dróg pieszych i rowerowych bądź ciągów pieszo-rowerowych. W tej kwocie 230 prawie milionów inwestycji, w tym 105 milionów przeznaczonych czy wydatkowanych do tej pory w tej kadencji na układ komunikacyjny, drogowy, pieszy i rowerowy w mieście, znajduje się także zewnętrzne dofinansowanie w kwocie 51 milionów złotych. To są środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. I jeżeli chodzi, jak dziś chcemy to Państwu w szczególności zaprezentować, o ciągi piesze i rowerowe, dokonujemy w tych ostatnich 4 latach, śmiem powiedzieć, rewolucji. Ta transformacja jest związana nie tylko z pragnieniem mieszkańców miasta, by żyć i funkcjonować w jego przestrzeni publicznej na co dzień, ekologicznie, zdrowo, także ekonomicznie, ale generalnie jest wyzwaniem naszych czasów. Próbujemy doścignąć kraje wysoko rozwinięte. Tam idea transportu zrównoważonego jest jednym z tych codziennych wyznaczników sposobu funkcjonowania społeczeństwa. To dobrze zorganizowany transport publiczny, transport ekologiczny, ale także świetnie zorganizowana sieć dróg pieszych i rowerowych. Przypomnijmy, że drogi rowerowe służą nie tylko rowerzystom, poruszają się po nich na co dzień także osoby przemieszczające się w przestrzeni miejskiej na hulajnogach, na rolkach czy innymi podobnymi środkami transportu. I jest to wyzwanie współczesności. Tak rozwijające się miasta są oceniane jako miasta przyjazne swoim mieszkańcom, jako miasta nowoczesne, jako miasta, jeszcze raz powtórzę, ekologiczne i miasta ekonomiczne, przyjazne kieszeni swoich mieszkańców. Konkretna dzisiaj prezentowana Państwu inwestycja to dobrodziejstwo skutecznie pozyskiwanych przez nas środków unijnych. Znajdujemy się przy rzece Krznie w ciągu pieszo-rowerowym w realizowanym przez nas wspólnie z gminą wiejską Biała Podlaska, gdzie partnerem jest pan wójt Wiesław Panasiuk i jego współpracownicy. Wspólnie tworzymy MOF, Miejski Obszar Funkcjonalny, i jako takie współdziałanie samorządów skutecznie pozyskujemy środki na nasz wspólny rozwój. Przykładem takiego współdziałania jest właśnie ten projekt. Projekt zrealizowany, czy mający się końcowi, jeśli chodzi o jego realizację, w ramach wspomnianego dofinansowania z Unii Europejskiej w
działań 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekty pod wdzięczną nazwą Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych. Projekt, o którego szczegółach zaraz powiedzą moi współpracownicy, natomiast ja podkreślę, że to jest ponad 10 km drogi pieszo-rowerowej, która zaczyna się w okalającej nas gminie wiejskiej przy plaży w Porosiłkach, a którą doprowadziliśmy, te prace zakończymy w tym roku, aż do stawów nad rzeką Krukówką w wschodniej części miasta. Ten projekt daje mieszkańcom miasta tą oś komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy wschodem a zachodem, łącząc miasto i gminę. W ten sposób nie tylko ułatwiamy sobie komunikację codzienną, ale stworzyliśmy także miejsce urokliwe do spacerów, do spędzania wolnego czasu, do zdrowej, często realizowanej w rodzinnych czy przyjacielskich formach rekreacji i wypoczynku na co dzień, nie tylko w weekendy. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom. Za chwilę głos zostanie przekazany mojemu zastępcy, panu Maciejowi Buczyńskiemu, który kilkanaście lat temu, jako naczelnik ówczesnego Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta, ze swoimi współpracownikami, z będącym na tym stanowisku panem Michałem Romanowskim, zarządzającym do dziś przez tych wiele lat Wydziałem Rozwoju, jak obecnie się nazywa, wykuli razem ze swoimi współpracownikami, jeszcze jako administracja pana prezydenta Andrzeja Czapskiego, ten pomysł, by odwrócić miasto do rzeki, by ten zdegradowany, zupełnie niewykorzystywany obszar, który jest przecież ogromnym walorem naszego miasta, szeroki taras zalewowy pięknej, nizinnie meandrującej rzeki, wykorzystać jako miejsce nie tylko wygodnej, przyjaznej mieszkańcom rekreacji, ale także jako miejsce służące sprawnej komunikacji. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim państwu za tą pracę, wykonawcom naszych inwestycji, wśród których dziś znajduje się z nami pan Wiesław Harasimuk, prezes przedsiębiorstwa Tredrom, wykonującego właśnie ten element inwestycji, za to, że mimo tylu przeszkód czyhających na zamawiającego samorząd i na wykonawców, mimo powszechnej drożyzny, udaje nam się sprawnie i w ramach posiadanych, zakładanych budżetów wykonywać te inwestycje, które są kamieniami milowymi, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Białej Podlaskiej, w dodatku w ten najnowocześniejszy, najbardziej pożądany, zbliżający nas do standardów krajów wysoko rozwiniętych sposób. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się w realizacji projektu Wykorzystanie walorów turystycznych Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych. Projekt, wartość całego projektu przekracza 23 miliony złotych, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 to blisko 12 milionów złotych, czyli mamy pokaźny udział środków europejskich, o których wspomniał pan prezydent, przy całokształcie naszych działań inwestycyjnych. Ze względów organizacyjnych ten projekt podzieliliśmy na trzy etapy. Znajdujemy się na etapie zachodnim, którego zakres obejmuje drogę, ciąg pieszo-rowerowy łączący z granicą miasta, gdzie ponad 2 km zostało wykonane w ramach tego samego projektu przez gminę wiejską Biała Podlaska wzdłuż rzeki Krzny do ulicy, do pawilonu edukacyjnego znajdującego się u zbiegu ulic Kusocińskiego i Żurawiej. Wartość tego etapu przekracza 7 milionów złotych. Całość zadania zrealizowały dwie firmy. Szczęśliwe zakończenie obiecuje nam firma Tredrom, której pan prezes Harasimiuk tutaj dokłada wszelkich starań, żeby jakość tego wykonania była jak najlepsza. Ze strony miasta też patrzymy na to, żeby to było maksymalnie użyteczne dla naszych mieszkańców. Cały projekt, oprócz tych ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych, zawiera też masę elementów infrastruktury
turystycznej, czatownie, pawilon edukacyjny. Ciekawostką jest to, że w ramach projektu też wykonaliśmy 27 tablic mapowych i informacyjnych, dzięki którym nasi mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze środowiskiem naturalnym i funkcjonującymi formami życia w Dolinie Krzny. Także jeszcze raz zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby aktywnie korzystali z dobrodziejstw, jakie tutaj jako miasto staramy się zapewnić, czyli rozszerzając infrastrukturę sportową i edukacyjną, turystyczną, żeby nasze społeczeństwo było zdrowsze. Dziękuję. Niezmiennie priorytetem zrównoważonego rozwoju, tego obszaru, pozostaje transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Czyli jest to takie kluczowe wyzwanie dla nas, mające zapewnić nam, mieszkańcom miasta, zdrowie i życie w wysokiej jakości, w zdrowym, czystym środowisku. Teraz powszechnie wiadomo, że jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza jest transport. Głównie ten jest transport indywidualny, samochodowy, który odpowiada za połowę emisji tlenków azotu czy tlenku węgla. Dlatego tak bardzo zależy nam na rozwijaniu zrównoważonej mobilności, czyli konsekwentnym budowaniu systemu poruszania się w oparciu o transport publiczny, o rower czy ruch pieszy. Ale żeby przekonać, namówić mieszkańców do tego sposobu poruszania, trzeba zapewnić odpowiednie warunki. Myślę, że tutaj rzeczywiście mamy powody do zadowolenia. Te ostatnie lata, można powiedzieć, że jest to przełom. To jest taki skok cywilizacyjny, jeśli chodzi o tą infrastrukturę rowerową, o której dzisiaj głównie mówimy, bo wybudowanie sieci, czy wydłużenie sieci dróg rowerowych z 9 km przed 4 laty do dzisiaj prawie 40, to rzeczywiście duże osiągnięcie. Ale na naszych oczach dzieje się coś jeszcze ważniejszego. Dokonuje się transformacja, zmiana nawyków transportowych mieszkańców. To jest coś, czego jeszcze boją się niektórzy samorządowcy w kraju, czyli inwestowania w infrastrukturę rowerową, po której nie wiadomo, czy ktoś będzie jeździł. My udowadniamy w Białej Podlaskiej, że warto to robić, a efekty naprawdę przerastają oczekiwania. Dzisiaj w dyskusjach ekspertów w Polsce jesteśmy podawani jako przykład miasta, który no, konsekwentnie zmierza do sukcesu w tym obszarze. I to wszystko byłoby trudniejsze, gdyby nie fundusze europejskie. Fundusze europejskie, które Państwo widzicie w nowoczesnym taborze autobusowym, w ścieżkach rowerowych, w całej infrastrukturze komunikacji publicznej. Jesteśmy na progu, właściwie na początku nowej perspektywy finansowej. W przyszłym roku ruszają nowe nabory wniosków o dofinansowanie. W związku z tym my już bardzo intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami, które obejmują między innymi wymianę taboru na elektryczny, dalsze inwestycje w infrastrukturę transportu publicznego, telematykę, ITS-y, czyli te inteligentne systemy transportowe, jak również dalsze inwestycje w rozbudowę sieci dróg rowerowych. I tutaj na mapie za naszymi plecami widzą Państwo, że na czerwono są te szlaki, które do tej pory udało nam się wybudować. Natomiast tą niebieską przerywaną linią zaznaczone są te ścieżki, które planujemy przygotować. Niedługo rozpoczniemy proces zlecania dokumentacji projektowej dla tych inwestycji. Po środku przebiega na zielono zaznaczony szlak pieszo-rowerowy Doliny Krzny. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo celny i treściwy wywód pana naczelnika uzupełnię o wspomnienie jeszcze jednego bardzo radosnego i napawającego nas dumą faktu. Ta transformacja mentalna, codziennych nawyków i przyzwyczajeń, to przekierowanie naszego przekonania o własnej mobilności w kierunku aktywnego, rowerowego pokonywania przestrzeni miejskich,
w czym ogromny udział ma wybudowana i ciągle rozwijana przez nas infrastruktura, znalazło swój wyraz, przypomnijmy, w zdobyciu przez mieszkańców Białej Podlaskiej i przyjaciół dla Białej Podlaskiej kręcących tytułu rowerowej stolicy Polski. Jesteśmy za to podziwiani w przestrzeni całego kraju. Wyliczona przez fachowe narzędzia do badania wartości marki w mediach ogólnopolskich, wartość reklamy Białej Podlaskiej sięga niemal 1 000 000 zł. Tak wiele razy pojawialiśmy się w komunikatach, informacjach prasowych, multimedialnych, internetowych, jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie, a potem to zjawiskowe zwycięstwo w tej rywalizacji. 4300 mieszkańców miasta i przyjaciół naszego miasta przejechało 859 tysięcy kilometrów w ciągu miesiąca, zostawiając w pokonanym polu mieszkańców 55 innych miast prezydenckich. Nie ustajemy w naszych ambitnych sportowych wysiłkach i planujemy walkę o obronę tytułu także w nadciągającym roku. Sprzyjać będzie temu rozbudowywana przez nas sukcesywnie sieć dróg rowerowych. Ładna dzisiaj jest pogoda, więc widać naszą pracę i widać jakby koniec tych prac, które mamy do wykonania w tym roku. Odcinki, które są realizowane, zostały już podpisane przez poprzedników, głównie przez pana prezydenta. Odcinek, który obecnie realizujemy, to jest, przypomnę tylko, od granicy miejskiej, między granicą miejską a granicą gminy, do odcinka z połączeniem przy ulicy Żurawi. Obecnie są prace wykończeniowe plus infrastruktura typowo turystyczna w postaci miejsc do odpoczynku, a więc ławki, stoliki. Tego jeszcze tutaj brakuje. Jutro wykonamy odcinek nawierzchni bitumicznej na odcinku od tego mostku, który tu mamy w kierunku ulicy Żurawiej. Będzie połączone tak jak odcinek z tamtej strony rzeki, więc będzie to szerokość około 2 metry szerokości nawierzchni asfaltowej, z boku około metra szerokości o nawierzchni szutrowej do Nordic Walking Tour. Wykonaliśmy również odcinek, tak się złożyło, odcinek, który jest od Morosiów do granicy miasta w roku ubiegłym. I wykonujemy jeszcze odcinek, którego tutaj nie widać, odcinek w okolicach Stawów, czyli okolicy rzeki Kukówki. Prace będą zakończone w tym roku, myślę, że w granicach miesiąca, jeżeli pogoda pozwoli, będą zakończone. Dziękuję, ja tylko z tej strony chciałbym podziękować za zaufanie. My dokładamy wszelkich starań, żeby te nawierzchnie służyły długo wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a nieprzypadkowo mówię to w liczbie mnogiej, ponieważ wspólnie z kolegą radnym Mariuszem Michalczukiem złożyliśmy wniosek o to, żeby również został wyremontowany właśnie ten odcinek od drogi tutaj, drogi wojskowej i drogi ulicy Żabiej razem z ulicą Chłodną. Także te dwa kompleksowe takie dojazdy na pewno wzbogacą ten szlak rowerowy wzdłuż ulicy Krzny. Dziękujemy panu prezydentowi, jego służbom za to, że przychylił się, ponieważ wspólnie z kolegą właśnie Michalczukiem zbieraliśmy podpisy, chodziliśmy i to był też wniosek przede wszystkim mieszkańców o to, żeby przy okazji, jeżeli będzie taka możliwość, taka inwestycja właśnie też powstała. Także dziękuję jeszcze raz panu prezydentowi i jego służbom. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w historycznym miejscu, jako że tutaj obok nas jest tak zwany most spalony, który funkcjonował przed wojną, kiedy wojsko, które stacjonowało w Białej Podlaskiej 34 Pułk Piechoty, przechodził z ulicy Warszawskiej na poligon do lasu Porosiówki. I to jest taki moment, element historyczny. Natomiast drugim elementem historycznym jest to, że ciąg ścieżek pieszo-rowerowych wpisuje się w prezydenturę pana Michała Litwiniuka
tak jak wpisała się w prezydenturę pana Andrzeja Czapskiego, infrastruktura podziemna, czyli wodociągi i kanalizacje w całej Białej. Ciągi pieszo-rowerowe to będą takim logo, takim znakiem rozpoznawczym prezydentury Michała Litwiniuka, a radni są zawsze za inwestycjami, które służą mieszkańcom. I do tych ciągów pieszo-rowerowych, gdyby jeszcze dołożyć tak zwaną wisienkę na torcie, a mianowicie wybudowanie mostu na przedłużenie ulicy Artyleryjskiej, co jest uwidocznione na planszy, to byłaby taka wisienka na torcie całej infrastruktury w naszym mieście. My jako radni staramy się wspierać służby wykonawcze, służby prezydenta i wszystkie dobre projekty głosujemy za. Dziękuję.